Wyjątkowo późno dzisiaj kończymy nasz program, a więc jeszcze tylko w wielkim skrócie o jutrzejszych naszych propozycjach. O godzinie 8 pierwsze wydanie Panoramy, o 8.10 program lokalny, o 8.40 przygody Haka Fina. Hak idzie do cyrku, serial dla dzieci. Serial Amerykańskie pokolenia o 9.10, o 9.35 magazyn Świat Kobiet, o godzinie 10.00 język angielski lekcja 14, a o 10.30 również 14 lekcja języka niemieckiego. Od 11 do 12.10 blok programowy Halo Ferio, o 11 opowieści kapitana Misia, serial dla dzieci, o 5 minut po godzinie 11 zadziwiający świat zwierząt, trzeci odcinek serialu przyrodniczego produkcji angielskiej. O 11.35 opowieści kapitana Misia, o godzinie 11.40 dziecko potrafi, królowa śniegu, część druga. Po czym nastąpi przerwa w naszym programie aż do 16.25, kiedy to ponownie przedstawimy Państwu nasze propozycje na popołudnie i na wieczór. O 16.30 kolejne wydanie Panoramy, magazyn tenisowy, Gem Set Match o godzinie 16.40. O 16.50 losowanie gier liczbowych totalizatora sportowego, 5 minut później przygody Haka Fina, popołudniowa emisja serialu animowanego dla dzieci. O 17.20 Ekostres, co Polak wie o ekologii. Od 1 do 1 o godzinie 17.35. O 18.00 jak zawsze programy lokalne. O 18.35 popołudniowa emisja serialu Pokolenia. O 19.00 od komuny do kruchty, część druga. Opowiedziana piosenkami historia ostatnich 3 lat Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Cywilny front, serial produkcji USA, odcinek 13 o godzinie 20.00. O 20.50 cienie życia odmieńcy, środowisko homoseksualistów w Polsce. Główne wydanie Panoramy o 21.00, o 21.30 ekspres reporterów. 5 minut po godzinie 22.00 Studio Teatralne Dwójki zaprasza na monodram Pawła Huelle pod tytułem Pod dębami w reżyserii Macieja Dejczera, a w wykonaniu Jacka Mikołajczaka. O 22.45 ballady z końca wieku. O 23.00 film dokumentalny Tomasza Wiszniewskiego Obca krew o przejawach polskiego nacjonalizmu. Ostatnie wydanie Panoramy o północy i po Panoramie 10 minut po północy zakończymy nasz program przedstawiając nasze propozycje na następny dzień, czyli na czwartek. I to już naprawdę wszystko w dzisiejszym naszym długim wieczorze w Dwójce. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.